Generalnie niech wam nie przyjdzie do głowy zbierać kamienie. Można go sobie podnieść i można go sobie podnieść i obejrzeć. Natomiast jest zabronione prawem zabieranie z Namibii jakiegokolwiek kawałka strzemieniałego drzewa. Więc tutaj jak widzicie ogłoszenie macie, że to jest akt of criminal, czyli w tym momencie jest to przestępstwem i możecie zostać skazani na karę grzywny albo na karę 12 miesięcy więzienia albo na to. Więc w tym momencie jak podpadliście bardzo, chyba od kilograma zależy. Także generalnie rzecz biorąc podejść, obejrzeć, podnieść, zobaczyć jak najbardziej, ale w tym momencie odłożyć i nie dać nawet złotówki, żeby próbować przemycać, bo to już nawet nie chodzi o wjazd do Europy, tylko chodzi o przyjemny pobyt w więzieniu namibijskim. Także to akurat jest w tym momencie dużo bardziej, bym powiedział, nieprzyjemna sprawa. Okay. I told them they want to stay in the prison somewhere. And they won't take it. Yeah. Oh. A lot of. There were holidays in Namibia. Just a few articles. W momencie żyjące, natomiast bardzo ciężko oczywiście określić wiek wielbici, natomiast jest to roślina endemiczna tylko i wyłącznie do pustyni Namib, czyli powiedzmy południowa Angola i nawet północna część Namibu, gdzieś tam aż pod Swakopmund, bo tam typowo na piaskach tu nie znajdziemy. Ale w takim skrajnym bym powiedział, no bo mówiłem dyskusja, co jest pustynią, prawda, co nie. Także generalnie pustynia nie musi być jak to jest, prawda, to jest ta liczba opadów. No więc w tym momencie, w tym klimacie pustyni rośnie. Największe, najstarsze są na głąb, powiedzmy pustyni, na wysokości Wali Szleiska, tam gdzie byliśmy. A te są, tamte są najstarsze. Niemniej jednak właśnie tutaj, jak widzicie, mamy też całkiem spore, mamy siedlisko samych Belwiczy. Pani jeszcze powiedziała, że Belwiczy, jak zaczyna rosnąć, widzicie, tam leży korzeń bardzo młodej Belwiczy. Natomiast korzeń ma taki system palowy i od pala odchodzą boczne pędy, które zdobywają wodę. Jest w stanie obyć się przy, można powiedzieć, wyżyć przy minimalnych właściwie opadach deszczu. I ma dwa liście, czyli jest jeden i drugi, które oczywiście potem z biegiem, jak widzicie, przewodnik, mogę przejść? Pierwszy pilot, który odsłoniła erozja. Przede wszystkim nam powiedziała, że to jest wszystko na klasie erozja, nie odsłonią, stawiają to jak jest. Także tutaj na obszarze jest 20 hektarów, tutaj dookoła, często na prywatnych terenach erozja odsłania te drzewa. Także praktycznie rzecz biorąc, to tyle, co tutaj znajdują, przewidywana około 1-2 metra średnicy. Natomiast tutaj mamy też około 10 metrów, więc spodziewają się, że pili na nie mniej niż 30 metrów długości pod ziemią. Tak sądzą, po tych najdłuższych zachowanych, prawda? Ok, the tree's name was a pine tree, the related family of the conifer. But the trees didn't grow yet in this area. They was washed down by the flood from central part of Africa. No i teraz przechodzimy do założenia, że tak na dobrą sprawę nie wiemy, no ale zakłada się, że nie rosły w tym miejscu. Niektórzy właśnie, no oczywiście mówił pine tree, czyli sosny, zakładali, może to mogło być coś w rodzaju sekwoi, ale generalnie bardziej pine tree. I w tym momencie te zmiany klimatyczne, ewentualnie wielkie rzeki płynące tutaj, was like 280 milionów lat temu szacowane, które płynęły tędy przez, właściwie można powiedzieć, jeszcze przez Gondwanę, to w tym momencie przytransportowały tutaj w osadach olbrzymie pnie drzew, także raczej, aczkolwiek tego nie wiemy, nie rozumiemy.
wyrosły tutaj na tym terenie, więc szacuje się, że może w centralnej części dzisiejszej Afryki. No ale jak mówię, jak zwał, tak zwał. W każdym razie znalazły się głęboko pod ziemią. Osady mułu, temperatura dokonały tego, co właśnie tutaj widzimy. Nangę sida di kubab di kliksan ina trasfana. Chore pare sasne du chasen de sida kub na mipi apna. Kaisa da gen ta insira chan saduran hamisa kiubada. Sidra unka hoe ga sida wanara kuma kai aroma da gen ta insira chan. Teraz widzicie, pani się chce pracować, a tamten był ewidentnie zmęczony życiem, nawet mu się smoknąć nie chciało. Ale tu właśnie widzieliście pokaz piękny. A ja say in English it's I'm speaking the Maranama. It's my language. I'm very proud on my language. And you are welcome to our country. You are more welcome in our country, Namibia. If you guys are coming in our country, we are very happy because it's the only income that we are getting from the tourists like that. Thank you. Bravo. Yeah, thank you. And we really appreciate them back here. Appreciate we like. Thank okay, you. Let's go. Tak. Dobra, dobra, widzimy się tam przy damce. Nie wiemy, ale myślę, że z tonem możemy. Swoje widać lepsze. No, fajnie. Jakby się zadać się ale nigdy nie słyszałem takiego, więc może tak być, ale nie myślimy, że to nie jest.
na parku do toalety, do ciężarówki i jedziemy do Korychos. Chleb? Korychos. No i tutaj jest taki mini z pamiątkami, więc jak chcecie zajrzeć, to jak najbardziej można. Tak, parę minut jak najbardziej. Gdyby ktoś coś wypatrzył, to sprężamy się, ale...